2012 z całą pewnością jest rokiem trudniejszym dla PKP Cargo niż rok 2011. Mierzymy siły na zamiary, chcąc być rzeczywistym operatorem logistycznym, po prostu rozszerzamy nasze operacje poza granice Polski. Dysponujemy bezpośrednio licencjami na takie rynki jak rynek czeski, słowacki, austriacki, niemiecki. Bardzo ważny, istotny rynek dla PKP Cargo. W maju uruchomiliśmy pierwsze połączenie bezpośrednie pomiędzy Rotterdamem a Poznaniem. Szukamy po prostu dla siebie kontraktów, szukamy możliwości wydłużania relacji, w których jeździmy. Bardzo dużo przecież przewozów jest realizowanych do lub z lub przez Polskę w układzie tranzytowym. I chodzi o to, że mając te możliwości, nie realizujemy przewozów tylko na odcinku polskim, ale również na odcinkach zagranicznych. Bardzo istotnym osiągnięciem z ostatniego czasu jest to, że uruchomiliśmy bezpośrednie przewozy z Bośni i Hercegowiny do Ostrawy, gdzie w ogóle nie wjeżdżamy do Polski. To są przewozy realizowane dla firmy ArcelorMittal. Jest dosyć duży wolumen masy, który wpływa do portów Rotterdamu, do portów ARA. I chcemy po prostu tam operować. Mamy współpracę z tymi wielkimi operatorami logistycznymi światowymi, z takimi jak z firmą Maersk i tak dalej. W związku z tym, jeżeli jesteśmy w stanie, dysponujemy sprzętem, dysponujemy licencjami stosownymi, to po prostu szukamy dla siebie tych możliwości rynkowych.